I znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę, przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na dobrą ziemię, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Kochani, jest to bardzo ważna historia, muszę wam powiedzieć, bo wielu psychologów na przykład dzieli świat na przykład człowieka na takie temperamenty, że jest melancholik, prawda, sangwinik, że jest choleryk i flegmatyk, prawda? I to jest taka troszeczkę struktura, jeśli chodzi o ludzki temperament. Natomiast tutaj Boże Słowo dzieli człowieka zupełnie na cztery inne elementy. I mówi, że jeśli chodzi o wiarę, ludzie się dzielą na takie cztery główne typy, tak? Pierwszy typ to człowiek zmysłowy. Taki, który kieruje się tylko tym, co słyszy, widzi. To są wszyscy ci oglądacze telewizyjni, medialni. Oni po prostu się kierują tym, co tylko słyszą. Co zmysłami są w stanie dotknąć, zobaczyć, powąchać, zjeść, skosztować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga grupa ludzi, którzy mają też swój stosunek do wiary, to są ludzie emocjonalni. Oni po prostu kochają te emocje. Bardzo zależy na relacjach międzyludzkich i to jest właśnie głównym ich takim życiem. Żyć z wszystkimi bardzo dobrze. Czyli takie założenie, że mamy tylko przyjaciół, nie mamy żadnych wrogów i wtedy będziemy szczęśliwi, jeśli wszyscy o nas będą dobrze mówić. To są ludzie, którzy są ludźmi emocjonalnymi, tak? Czyli kierują się uczuciami. To jest dla nich najważniejsze. Oni często mówią o miłości, Bóg cię kocha, kochajmy się i tym podobne rzeczy. Natomiast trzecia grupa ludzi to są ludzie racjonalni. Oni wszystko kalkulują, rozważają, opłaca się, nie opłaca, zyskam, stracę, a może warto, a może nie warto. To są ludzie, którzy mają taki umysł bardzo ekonomiczny i zawsze kierują się z korzyścią własną i nie są w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji, gdyby przyszło im cokolwiek stracić. A więc pamiętajmy, że to są ludzie, którzy nie są w stanie poświęcić nic, jeśli w zamian nie otrzymają dużo więcej. I czwarta grupa ludzi to są ludzie duchowi. Oni nie kierują się ani zmysłami, ani emocjami, ani rozumem, ale kierują się głównie oczywiście jedną bardzo ważną rzeczą, zasadami. Tak? I tyle uważają człowiek jest wart, ile ma zasad. I to jest prawda, kochani, bo cały nasze chrześcijańskie życie, czy nawet tego świata, obecnie nie, ale kiedyś było oparte na pewnych wartościach moralnych. Diabeł oczywiście wszystko podmienił i jak kiedyś na przykład wartości moralne wynikały właśnie z Pisma Świętego, tak teraz wynikają albo wypływają z tak zwanych norm społecznych, które ciągle są płynne i ciągle się zmieniają. Więc to, co było 30 lat temu nie do przyjęcia, dzisiaj nazwane jest nową mową, tak zwaną nowoczesnością i zaprzecza zupełnie wartościom, które były na przykład 30 lat temu. A więc jest ta moralność płynna. Właśnie to płyniemy cały czas Jordanem do Sodomy i Gomory i nazywając to nowoczesnością, bo płynięcie pod prąd w kierunku Jeruzalemu jest oczywiście przyjęte jako faux pas. Nie powinniśmy tamtędy iść, bo dlaczego, że musimy płynąć z prądem. No oczywiście cała edukacja, która dzisiaj w tym świecie jest, nazywana jest stadem baranów. Idziemy wszyscy tak zwanym instynktem stadnym. Jeśli baran główny w lewo, to my w lewo. Jeśli baran w prawo, to my w prawo. Natomiast nie ma tutaj żadnej możliwości działania w sposób niezależny, w sposób oryginalny, czyli inaczej kierujemy się swoimi własnymi wartościami. Nie. Dzisiaj świat wytwarza w ludziach instynkt stadny, aby po prostu można było kierować tymi ludźmi.
Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Jakub mówi, że taki niewielki ster okrętu czy statku kieruje całą potęgą tego kolosa. Mała rzecz, a jednak. Zobaczcie, kochani, propaganda, która w tej chwili się sączy, jakaś medialna i tak dalej, ma kolosalny wpływ na ludzkie życie i niestety często tak jest, że my nie kierujemy się wiedzą, bo bardzo często ludzie tej wiedzy nie posiadają, ale kierują się informacją, która cały czas informuje człowieka, jakie powinny być jego zachowania, jakie powinny być jego wartości, ponieważ ten dzisiejszy model postmodernistyczny odrzuca wszelkie wartości. I dlatego niestety tworzy człowieka takiego hedonistę, który jest konsumpcjonistą właściwie tego życia i dla niego wartością jest tylko to, co jest w stanie zjeść, powąchać, przeżyć, dotknąć, być. Lub sam o sobie w jakimś kontekście kulturowym stanowić. Więc kochani, musimy się dzisiaj zastanowić, jakimi my dzisiaj ludźmi jesteśmy i to, jakimi ludźmi jesteśmy, będzie też miało nasze odzwierciedlenie, czyli stosunek do Chrystusa, do Słowa Bożego, które On nam tutaj dał. To jest tak woli wstępu, żebyśmy wiedzieli, o czym będę mówił. Kochani, oczywiście mamy takie trzy główne rzeczy, które powinniśmy umieć sobie odpowiedzieć na te pytania. Skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jeśli nie umiemy sobie odpowiedzieć na te pytania, tak naprawdę w sposób absolutnie pewny, to znaczy, że ani nie wiemy, kim jesteśmy, bo nie mamy żadnej tożsamości. Nie znając tego, kim jesteśmy, to tak naprawdę nie wiemy ani skąd pochodzimy, ani dokąd zmierzamy. I to jest dzisiejsza ludzkość, która tak naprawdę ma takie bardzo zaburzone te wszystkie odpowiedzi na ten temat. Skąd jesteśmy? No, oczywiście świat powie, że powstaliśmy z jakiejś zupy aminokwasowej czy jakiejś innej przy uderzeniu pioruna. Powstaliśmy się owocem przypadku i w tej całej złożoności tego świata, jaki widzimy, wszystko samo przez się powstało, samo się stworzyło. Na początku nie było nic, potem to nic wybuchło i swoją całą różnorodnością stworzyło tą całą różnorodność życia. No niestety, ludzie wolą wszystko wierzyć, byle nie w Boga, tak? Następna rzecz, nie wiem, czy wiecie o tym, ale mówią, jak powstało życie. Życie nie może powstać, dlatego że życie jest czymś, co nie ma ani początku, ani końca. Dlatego że i życie musi istnieć. Nie może być czegoś takiego, że z materii nieożywionej powstaje życie. Tego nie ma. Dlatego Pismo Święte całe mówi, że życia nikt nie stworzył. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale życie nie jest stworzone. Życie jest przekazane. Pan Bóg, który jest życiem, przekazał nam życie w dziele swojego stworzenia. Więcej uczynił. Przekazał również różnym gatunkom zdolność przekazywania życia. My nie stwarzamy życia, my je po prostu przekazujemy. Ale ten, który jest dawcą życia, jest Pan Bóg. I dlatego ja śmiem twierdzić, że nie powstałem z zupy aminokwasowej, ani żadnego bum-bum, tylko powstałem dlatego, że Pan Bóg nas stworzył. Piękna rzecz. Ale jeśli, Panie Boże, nas stworzyłeś, no to dlaczego nas stworzyłeś? Jakie były motywacje tego stworzenia? No, chciałbym wiedzieć. Na przykład czasami pytam rodziców, dlaczego macie dzieci? No, tak się złożyło, że gdzie drzewo rąbią, tam wióry lecą. To nie jest dobra motywacja, uważam. Ale byli też tacy, że my mieliśmy wielką potrzebę nie tylko bycia kochanym, ale kochać. I chcieliśmy mieć te wspaniałe istoty, które będziemy kochać. I na ich podstawie będziemy się uczyć. Uczyć też miłości, bo nie tylko my wychowujemy dzieci, ale nas dzieci wychowują. Więc są ludzie, którzy mają różne motywacje. No i potem jest taka sytuacja, no dobrze, a jak te dzieci tak powstały na zasadzie tam, gdzie drzewo rąbią, wióry lecą, to powiedzcie mi, kiedy uczyliście się kochać? No niestety musieliśmy się uczyć i to było takie bardzo ciężkie, ponieważ się okazało, że już na dyskotekę nie możemy pójść, że musimy coś z tym robić, że musimy się wiele rzeczy wyrzec, że całe życie musimy przebudować. No niespecjalnie, no, ale wiemy, że musimy to dziecko kochać, no. No wiecie, no miłość musu to tak trochę nie bardzo. Ja nawet mówię, że miłość na siłę to gwałt, prawda? Więc to taka gwałcąca miłość nie jest absolutnie niczym pozytywnym. Ale tam, gdzie są ludzie dojrzali duchowo, dojrzali też emocjonalnie, dojrzali psychicznie, którzy chcą kochać, oni już kochają swoje dzieci, kiedy jeszcze ich nie było. Czyli jeszcze zanim one się nawet poczęły, już kochaliśmy dzieci, przewidując, że będziemy je mieli.
I ja wierzę, że tak jest, no przynajmniej ja to rozumiem, że tak właśnie jest. Kiedy dziecko się poczyna, już je kochamy. Kiedy ono się rozwija, jeszcze bardziej kochamy. Jeśli urodzi się, no to wtedy mamy nasz skarb. Dlatego, kochani, pamiętajmy o tym, że Pismo Święte mówi, że Pan Bóg nas umiłował jeszcze przed założeniem świata, czyli zanim cokolwiek było stworzone, Pan Bóg nas umiłował. No wiecie, są następne teraz dwie koncepcje, skąd powstaliśmy, bo na przykład niektórzy wolą pieska, bo wiecie, jak mają dziecko, to muszą się wiele rzeczy wyrzec, a tutaj piesek, no, komuś możemy pogłaskać i okazać odrobinę życzliwości, a nawet niektórzy mówią, że kochają swoje pieski. Natomiast niestety taki piesek, no, nie może stworzyć większych wymagań wobec naszego życia niż dziecko. No więc w związku z tym mamy poważny tutaj problem. Dlaczego? Bo musimy kochać to dziecko, mając zdolność przewidywania, że wraz z jego pojawieniem się na życiu pojawią się tysiące, a może miliony problemów. I kiedy ja patrzę na Boga, kochani, zastanówmy się chwileczkę, bo to bardzo ważny przedmiot. Jeśli Pan Bóg wiedział, że świat będzie tak wyglądał, jak wygląda, ty gdybyś ty był Bogiem, czy stworzyłbyś ten świat? Ja powiem tak, nie jestem Bogiem i nawet nie mam zamiaru nim być, ale powiem jedną rzecz, że ja bym tego świata nie stworzył. Nie podjąłbym się stworzenia tego świata. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg, stwarzając ten świat, dał człowiekowi wolność wyboru. Niestety wiedział, że ten człowiek będzie podejmował złe wybory, tak jak i nasze dzieci podejmują wybory, które nam się nie podobają. A jednak nas stworzył. No to teraz, Panie Boże, dlaczego byś tak zdeterminowany, że stworzyłeś taką istotę jak my, która podejmuje złe wybory? Dlaczego to zrobiłaś? I odpowiedź jest taka: rodzina. Bóg kocha rodzinę. Bóg chce mieć rodzinę. Bóg miał jedynego syna i nie chciał, aby był jedynakiem. Bo jedynacy mają trochę przechlapane. I co? I stworzył rodziny. Dlatego zobaczcie, w dzisiejszym dobie, w której żyjemy świata, widzimy, że atakiem największym jest rodzina. Tak jest. Małżeństwo, rodzina jest największym atakiem w dzisiejszym świecie. Dlatego szatan robi wszystko, żeby się małżeństwa rozpadały, żeby się rodziny rozpadały. To jest celem właśnie szatana, który wie doskonale, że on chce zniszczyć to Boże dzieło. Dlatego, że dla niego rodzina jest zagrożeniem. On jej nigdy nie miał. To jest herz bandy, zwanych demonami. On nie ma rodziny. Dlatego nienawidzi rodziny i nienawidzi każdej innej rodziny, ani też każdego innego małżeństwa, które łączy się, dlatego że on jest niestety samotny i nieszczęśliwy. Dlatego jest szefem takich różnych organizacji jak Bądź Sam. On jest single, więc on chce, żeby wszyscy byli singlami. On nienawidzi małżeństwa, więc chce stworzyć para małżeństwa i wiele innych rzeczy, bo on tego, co jest Bożym porządkiem, nienawidzi. My tu już wiemy bardzo ważną rzecz, prawda? Pan Bóg nas stworzył z miłości do nas i do swojego Syna, bo wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone, bo chce, abyśmy byli rodziną. I Pismo Święte mówi, że kiedy to się skończy, ten czas próby na tej ziemi, Pan Bóg stworzy nowe niebiosa i nową ziemię, w których zamieszkamy. I Pismo Święte mówi, że Pan Jezus Chrystus będzie pierworodny pośród wielu braci, a Bóg będzie naszym Ojcem. Już dzisiaj sobie troszeczkę zaczynam wyobrażać, jak to będzie, ponieważ obecność z Bogiem daje tyle radości wierzącym ludziom. A teraz kim jestem? Oczywiście dzisiejsi ludzie mówią: jesteś super, spojrzyj w siebie, odkryj Boga, jesteś Bogiem, decyduj o wszystkim, ty masz prawo zarządzać swoim życiem. Naprawdę? To dlaczego nie rozwiązaliśmy tych miliony problemów, które dzisiaj świat gnębi? Bo nie jesteśmy Bogami. Niestety, pamiętajmy o tym, że na tym świecie było wielu wariatów, którzy chcieli być bogami. Wiecie o tym, tak? Ale był jeden Bóg, który chciał zostać człowiekiem. Zrównać się z nami. Przecierpieć wszystko to, co my. I poszedł na krzyż. Chociaż mógł iść drogą do chwały. Po ludzku. Nie, on poszedł po Bożemu. To jest bardzo ważne. Dlatego, kochani, jeśli chodzi o nas, pamiętajmy, kim my dzisiaj jesteśmy. Nie, my nie jesteśmy cool. Jesteśmy grzesznymi ludźmi. Mamy grzeszną naturę. Bardzo często podejmujemy złe wybory. Nieraz sumienie nas oskarżało, że nie umieliśmy sobie we właściwy sposób ułożyć życia. Że podjęliśmy egoistyczne, błędne decyzje. Ponosiliśmy tego konsekwencje. Wiemy, nie jesteśmy bogami. Bo gdybyśmy byli bogami, byśmy zupełnie inaczej ułożyli nasze życie.
Nie wierzę w to, że jest tutaj ktoś z was, co nie musi poprawić niczego w swoim życiu albo nie próbuje poprawić. Właśnie, nie jesteśmy bogami. No skoro nie jesteśmy bogami, to musimy zastanowić, kim naprawdę jesteśmy. Jeśli Adam i Ewa w ogrodzie Eden za nieposłuszeństwo wypadli z ogrodu Eden i wprowadzili na cały świat nieszczęście, bo wprowadzili grzech na świat, za grzechem śmierć, upadek, egoizm i niestety całą gamę grzechu, gdzie człowiek próbuje zaspokoić potrzebę Boga takimi rzeczami, jak to robili kainici, czyli świat rozrywki, świat muzyki, świat rozwiązki seksualnej, bo Lamech miał już dwie żony, pierwszy bigamista, prawda, wielokobieta. Potem mamy następnego wojownika, zabił dziecko, bo rzuciło kamieniem, zrobiło mu siniec, potem zabił człowieka, który go niechcący zranił. I co to się dzieje? No nic, mamy niestety cywilizację ludzi, którzy swoim egoizmem, przemocą, zmysłowością próbują wypełnić ten świat. I czy nie jest tak? Natomiast, kochani, Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, posłał nam Słowo Boże, które jest bardzo potrzebne, bo dzięki Pismu Świętemu jesteśmy, kochani, stwierdzić tak naprawdę, kim jesteśmy. I zobaczcie, świat mówi, jesteśmy bogami, powinniśmy, nie ma żadnego grzechu, grzech nie istnieje, jesteśmy wolni, nie mamy żadnych przykazań, a Pan mówi tak, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jadrzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bowiem bojaźni Bożej przed ich oczami. I to mówi Boże prawo, że na tym świecie nie ma sprawiedliwego ani jednego człowieka. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia, bo z tego stanu, w którym jesteśmy. Oczywiście w tym świecie było wielu mędrców, którzy mieli wiele programów naprawczych tego świata, dlatego mam mnóstwo filozofów, którzy mieli różne koncepcje życia, naprawiania tego życia, ale jak się okazuje, pozostało nam tylko kłamstwo, kiedy grzech, rozwiązłość nazywamy nowoczesnością, czyli okłamujemy samych siebie. I dzisiaj jest taka właśnie ludzkość, prawda? Pismo Święte mówi, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami i potrzebujemy Zbawiciela. Ja się z tym zgadzam. Ja wiem, że ja byłem kiedyś zgubionym grzesznikiem, robiłem rzeczy, które mnie sumienie oskarżało. Sam ich żałowałem, moich decyzji podejmowanych, aktów grzesznych. Chociaż grzech na początku jest bardzo przyjemny, jednak później niestety daje owoce śmierci i wyrzuty sumienia, rozdarcia wewnętrzne. Grzech niszczy wszystko. No ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej łaski wysłał Syna na ten świat, abyśmy byli zbawieni. Kim dziś jestem? Zbawionym, usprawiedliwionym grzesznikiem. Z jaką różnicą? Grzech nade mną dzisiaj już nie panuje, ale panuje Jezus Chrystus. Jest różnica kolosalna. Tu nie chodzi o nową religię, o jakiś nowy Kościół. Tu chodzi o nowe życie z Chrystusem, samym Bogiem, który dał nam się do dyspozycji, abyśmy z Nim szli. I żyli potem na wieki. A więc jest to bardzo ważne. Czy jesteś zgubionym grzesznikiem, czy usprawiedliwionym grzesznikiem? Można to pokazać w ten sposób, jak tych dwóch łotrów wisiało na krzyżu, prawda? Obaj byli źli. Ale tylko jeden był zdolny do refleksji. Zobaczcie, można wisieć na krzyżu, być osądzonym przez sąd, skazanym na śmierć, umierać i stwierdzić, wcale nie jestem taki jeszcze zły. Ten, co wisi pośród nas, jest gorszy ode mnie. Dlatego mu złorzeczył. Ej, ty! Zejdź z krzyża, ratuj siebie samego i nas. Ty, który rozwalasz świątynię. Prawda? Zobaczcie, ten człowiek, który Pana Jezusa krytykował, on się czuł lepszy od Niego. Wyobraźcie sobie? Dlatego największym grzechem człowieka jest jego własna sprawiedliwość. Każdy grzesznik, jeśli jest tylko roztropny i sprytny, umie usprawiedliwić kosztem siebie, innych siebie. Tak? Zobaczcie, jak to działa. Jak coś odpalimy złego, to nigdy nie mówimy, że to my, tylko mówimy, a bo to było z powodu kogoś tam, prawda? Albo bo się pośliznąłem, albo coś innego, nie? I to jest bardzo ważne,
Pismo Święte pokazuje nam, że będąc grzesznikami nie musimy udawać, że jesteśmy bogami, ale Pismo Święte mówi, że możemy przyznać prawdę Bogu, kim naprawdę jesteśmy. Wtedy już jest prosta droga do zbawienia, do usprawiedliwienia. I mamy tego drugiego łotra, który wejrzał w siebie i on inaczej podszedł. Nie powiedział do tego, że Panie Jezu, Ty jesteś gorszy ode mnie, a ja się jestem w stanie usprawiedliwić, tak? Nie, on tak nie powiedział. On wejrzał w siebie, zobaczył, że jest zgubionym grzesznikiem i że jest odpowiedzialny za wszystkie decyzje, za wszystkie słowa, za wszystkie czyny, które w swoim życiu uczynił. Które obrażały Boga, które obciążały jego sumienie. Spojrzał na swojego kolegę i mówi, zamilknij, słuszno ponosimy karę, ale ten pośród nas złego nic nie popełnił. Tak jest, Pan Jezus przyszedł na tą ziemię nie po to, żeby umrzeć za grzechy własne, tylko umarł za grzechy nasze. To jest ta kolosalna różnica. A potem zwraca się do Pana Jezusa. Zobaczcie, to jest ciekawe. Kto pod krzyżem jeszcze stał? Kapłani. Czy on się zwracał do kapłanów? Kapłani, pomódlcie się o mnie, zróbcie mszę za moją duszę, ja was bardzo proszę, zróbcie coś dla mnie, abym ja był zbawiony. Nie, nie, ten człowiek nie był głupi. On nie zaufał żadnej religii. Mamy innego głupca, o którym możemy powiedzieć, kto był tutaj głupi. To był Judasz, pamiętacie? On sprzedał swojego mistrza za 30 srebrników. I co było szlachetne w jego życiu? Było coś szlachetnego. Odczuł wyrzuty sumienia, prawda? Było coś szlachetnego w Judaszu. I dalej mówi, źle uczyniłem, niewinną krew wydałem. Ten człowiek był niewinny, źle uczyniłem. Fantastycznie. Judaszu, no to jeszcze jeden krok i będzie zbawiony, no tylko przyjdź do Jezusa. Ale on niestety, gdzie przyszedł? Do kapłanów. I chciał, żeby kapłani wymodlili dla niego zbawienie. Wymodlili? Niestety, to co zrobili kapłani i złożenie ofiary, i kupno pola na cmentarz dla cudzoziemców, nie pomogło, bo Judasz poszedł i się powiesił. Ponieważ nikt nie jest w stanie zwolnić nas z naszych win, tylko ofiara Jezusa Chrystusa, bo tylko ta krew, która została przelana na Golgocie, jest w stanie zmyć nasze grzechy. Żadne inne religie, sposoby odpuszczania, modlitwy kapłanów, nic nam nie pomogą. Jedynie Pan Jezus Chrystus, do którego musimy się zwrócić o nasze zbawienie. Jest to bardzo ważne. Ale mamy drugiego człowieka, też szlachetnego. Podobnie uczynił jak Judasz. Zaparł się Pana Jezusa. Kto to był? Pamiętacie? Piotr. Ale kiedy uświadomił sobie to, co zrobił i żałował w swoim sercu, nie poszedł do kapłanów. Nie poszedł do świątyni. Ale żałował w swoim sercu i czytamy w Piśmie Świętym, że pierwszą osobą po zmartwychwstaniu, jaką Pan Jezus Chrystus dotknął swoim aktem miłosierdzia, to był właśnie Piotr. To był Piotr. On zwrócił się do Pana Jezusa. On miał wiarę w Jego miłosierdzie. I tak samo zwróćmy uwagę na tego łotra, który wisiał na krzyżu. On zrozumiał to, że nie pomogą mu kapłani. Nie pomoże mu własna sprawiedliwość, bo Judasz przez własną sprawiedliwość wylądował na szubienicy i się powiesił, ale przyszedł do Pana Jezusa i powiedział, Panie Jezu, słuszno ponosimy karę, ale Ty nic złego nie popełniłeś. Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. On się zwrócił w swojej modlitwie do Pana Jezusa i zobaczcie, jaka była sytuacja. Pan Jezus nie tylko przyjął jego przeprosiny, ale przyjął jego jako grzesznika, usprawiedliwił go i powiedział, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju, tak? Czyli obiecam mu, że po śmierci nie pójdzie już do krainy umarłych czekać na sąd, tylko pójdzie do raju czekać na zmartwychwstanie. Co go zwolniło od kary? Co go zwolniło od winy? Ofiara Chrystusa, w której on położył nadzieję. Dlatego kim jesteśmy? Albo jesteśmy zgubionymi grzesznikami, albo jesteśmy również grzesznikami, ale usprawiedliwionymi, w którym życiu Chrystus króluje. Trzecia rzecz bardzo ważna, którą tutaj trzeba wymienić, to dokąd idziemy, no bo to jest bardzo ważne. Patrzcie na świat, dokąd świat zmierza. Mamy jedną politykę, za chwilę będzie jeden zjednoczony świat. Mamy jedną ekonomię, za chwilę nie będzie pieniędzy, będą tylko pieniądze elektroniczne. Za chwilę nie będzie żadnych innych religii poza jedną, która zostanie stworzona. A więc mamy super niewolnictwo, tak? Za chwilę będziemy wszyscy niewolnikami. Jedyna nadzieja w tym wszystkim, aby położyć w Panu Jezusie swoją nadzieję.
Czy Pismo Święte o tym mówi? Ależ oczywiście Pismo Święte mówi, że kiedy świat się całkowicie zjednoczy w taki sposób, o czym mówiliśmy, to za chwilę będzie koniec. Koniec tego świata, który znamy. Dlatego to są poważne problemy. I teraz, dokąd my zdążamy? Oczywiście w Piśmie Świętym są takie dwie sceny, takie dwa gdyby przeznaczenia. Pierwsza to jest wielki ucisk, a druga zbawienie w Chrystusie. Wielki ucisk dla tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Oczywiście zbawienie w Chrystusie dla tych wszystkich, którzy w Nim położyli nadzieję. Tak? Nie ma trzeciej drogi. Tak? A więc jest to bardzo ważne. Dokąd dzisiaj ja idę? Do chwały. A co prowadzi do chwały? Czyli Piotr czytał. Pierwsza rzecz to jest wolą Ojca jest, ten kielich. Że Chrystus jest dla nas drogą. Co Chrystus zrobił, kiedy przyjął krzyż? Umarł. O czym to jest mowa? My jesteśmy obywatelami tego świata. Musimy złożyć swoje życie, aby umrzeć wraz z Chrystusem, tak jak Chrystus dla grzechu, tak my dla tego świata i grzechu Jego. Po co? Aby doświadczyć następnego etapu, który jest w Chrystusie. Zmartwychwstania. Co to jest zmartwychwstanie? To jest nowe narodzenie. Nowe narodzenie czyni człowieka duchowo żywym, a dla grzechu umarłym. A przed nami droga do chwały, bo kiedy Pan Jezus przyjdzie, zabierze nas do chwały swojej, do chwały swojego niebieskiego Ojca. A więc mamy już tutaj piękną perspektywę. Droga do chwały prowadzi przez śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego ten kielich musimy przyjąć. Ten kielich musimy nawet wypić. Musimy też zostać ochrzczeni w Jego śmierć, aby również dostąpić Jego zmartwychwstania. To, co się dzieje w nas, to jest duchowe zmartwychwstanie. Nasz duch został ożywiony. Pismo Święte mówi, że ludzie bez Chrystusa są martwi duchowo. Zresztą Pan Jezus powiedział, że każdy umarły, który usłyszy głos Jego, żyć będzie. Dziękuję Bogu, że był taki dzień w moim życiu, grzesznym życiu, gdzie dotarło do mnie Słowo Boże i wiedziałem, że Chrystus osobiście do mnie przemówił i mogłem się uchwycić tego Słowa i zostać zbawiony. I patrzcie, to trwa już tyle lat. I Pan Bóg nigdy nie pozostawił mnie samego. Zawsze był w moim życiu na właściwym miejscu, we wszystkich okolicznościach życia. Były takie czasami sytuacje, że sobie nawet nie wyobrażacie. No może jedno podam, tylko tak, nie słyszeliście już, ale podam. Urodziła mi się córka, była wcześniakiem. Były czasy, pamiętacie, niestety przejściowe, to były lata 80., nic nie było. Po tych latach 80. następowały lata 90., podobna sytuacja. Tu chodzi żona moja ze szpitala z dzieckiem, pielęgniarka, nie, pani doktor, daje mi ostatnią puszkę mleka dla wczesnych niemowląt i mówię, panie Dariuszu, nie wiem skąd pan weźmie to mleko, ale my już więcej nie mamy, to jest z darów, niech pan ma tutaj od nas. Ale niestety ta puszka się już kończyła, bo wiedzieliśmy doskonale, że na długo nam tego nie starczy, więc zaczęliśmy się modlić. I w pewnym momencie ja pochyliłem głowę jeszcze z taką siostrą, która była kiedyś zakonnicą i nawróciła się i modliliśmy się. I powiedziałem, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty wiesz, w jakiej sytuacji jesteśmy i dziękuję za to mleko, które nam dałeś. Ona mi przerywa, jak możesz tak się modlić? Przecież nie mamy tego mleka. Mamy, bo wie Ojciec Niebieski, czego potrzebujemy. 2 godziny później ktoś zapukał do drzwi. To był człowiek, który przyjechał samochodem. Nie wiemy, kto to był. Wręcza nam paczkę i mu dziękuję, a po czym wychodzi. Pytam się moich domowników, mojej żony i tej siostry Iwony, zgadnijcie, co tu jest. A ona mówi, no przecież chyba nie mleko dla wszystkich niemowląt. Nie, nie może być inaczej. Otworzyliśmy tą paczkę i były puszki z mlekiem dla wczesnych niemowląt. To nie był koniec. Pewnego dnia Iwona wyzlatuje z kuchni i mówi, bracie, dzisiaj będzie przesyłka. A ja pytam, dlaczego? Bo mleko się skończyło. Pukanie do drzwi, wieczorem, wchodzi gość, którego nie znamy, paczka bezimienna, nie wiemy nad komu podziękować, otrzymujemy drugą paczkę z mlekiem dla wczesnych niemowląt. Bóg był zawsze wierny i bym mógł tutaj cały tydzień opowiadać o cudownych dziełach Boga, o Jego wierności, o Jego miłości, bo o sobie mówić nie chcę, bo dlatego, że bardzo często uważam, że nie mam co się niestety porównywać moim Zbawicielem, dlatego nie mówię o sobie, ale mówię o Chrystusie. Dziękuję Mu za to, tak? Jest wierny. I teraz przejdźmy do tego tekstu. Kto są ci ludzie zmysłowi? To są tacy ludzie, którzy
Czemu nie? Możemy posłuchać, pójdą na mszę, pójdą do zgromadzenia, posłuchają, ale Słowo Boże nie ma żadnego wpływu na ich życie. Demony, które oczywiście robią wszystko, bo się karmią też Bożym Słowem, tylko w innym znaczeniu, wydziobują, tak jak twoje ptaki wydziobują w twoim ogródku to, co zasiałeś, nie jesteś z tego zadowolony. Tak samo demony umieją wydziobywać to, co słyszysz. Tak, tak. I w tym momencie, abyś nie usłyszał i nie był zbawiony. Następna rzecz bardzo ciekawa. Ci ludzie są religijni, ale ty znacie pewnie to określenie wierzący, niepraktykujący. Znacie takie określenie? No niestety, taka religia i taka wiara nic nie daje. No, statystyczny wierzący gdzieś tam zarejestrowany w jakimś zborze, kościele, nic to nie zmienia. Dlatego, że tacy ludzie nic przez to nie uzyskują. Dlaczego? Bo Słowo Boże nie ma żadnego wpływu na ich życie. Oni są tylko statystycznie wierzącymi i tyle. Natomiast nie ma mowy o tym, aby ci ludzie w ogóle mieli na myśli, że jakiś krzyż trzeba przyjąć w ogóle i zapierać się samego siebie i w ogóle zdążać śladem Chrystusa. Nie, nie, nie. Oni patrzą w ten świat, idą drogą tego świata i chcą żyć tak jak świat, żyjąc według modły tego świata. Tak, kochani, Pan Bóg nas tak cudownie stworzył. Dał nam rozum, abyśmy poznali tego, kto jest prawdziwy. Nie wiem, ile tam jest komórek, ale pewnie ponad 90 miliardów być może. Nie wiem tego, ale wiem jedno, że to wszystko pracuje w sposób absolutnie bezawaryjny do momentu, dopóki nie kupimy telewizora. Potem mózg przestanie działać. Niestety, to jest taki pewien problem. I ludzie idą drogą tego świata i mówią, co tam, jakaś wiara, jakiś Bóg, jakiś Chrystus, jakieś zbawienie, a po co mi to? Idą sobie tym światem. No tak, jestem katolikiem, przypomina im się, jak jest jakiś ślub oczywiście, jakiś może chrzest, może jakieś bierzmowanie, czy jakaś inna impreza, no oczywiście pogrzeb, to wtedy sobie przypominają, że jednak coś tam mają wspólnego z wiarą. Zawołają wtedy takiego magika, wiecie, odkropienia tym i owym. I oczywiście ten magik tam obiecuje, że on tam ma tam wpływy na górze. Jak trochę tam wpłacą i on tam jeszcze coś nieco odprawi, to przez te swoje znajomości, które tam ma, to pewnie wyciągnie to osobę z czyśćca. Może nie tak od razu, no trochę tak za uszy do połowy, potem do kostek, w zależności do tego, jak będą wpływały środki na to, aby oczywiście podsypywać te dążności do ratowania tego człowieka w czyśćcu. Kochani, gdyby był czyściec, Pan Jezus nie musiałby umierać. Czyśćca nie ma, niestety, dla tych ludzi, którzy w to wierzą, ponieważ Pan Jezus Chrystus nie obiecał czyśćca łotrowi, tylko obiecał mu raj. Taka jest skuteczność ofiary Chrystusa. Tak? Przejdźmy do tych drugich. Do tych, którzy są emocjonalni, chcą wszystkimi dobrze. Tak, oni wierzą w Pana, oni się cieszą, ale nigdy nie żyją tym Chrystusem, dlatego że oni patrzą, czy inni nie poczytują ich za fanatyków. A kiedy coś przesadzą tu i ówdzie, no to im powiedzą, no wiesz, ale to tak nie można tak żyć dokładnie według tego, co ty mówisz, bo to wiesz, no tak, to taki fanatyzm religijny. No nie można kochać tak bardzo Pana Jezusa, bardziej niż swoje życie. No nie, no a nas nie kochasz? I to jest ten problem, że my wtedy chcemy dostosować swoją wiarę do oczekiwań tych ludzi. Ale nigdy nie zrobimy czegoś takiego, żeby ich nie rozczarować, ponieważ ta wiara, w którą wierzymy, ona ma wobec nas pewne wymagania. W związku z tym przychodzi taki moment, kiedy ci ludzie odstępują, odrzucają ten krzyż, nie chcą go dalej już nosić i niestety robią to, że gorszą się i odchodzą. I to są tacy chrześcijanie, którzy mówią, że wierzą, ale żyją całkowicie swoim życiem w taki sposób, aby nie urazić tego środowiska, w którym żyją, nawet religijnego. No i mamy trzecią grupę ludzi. Trzecia grupa ludzi to nawet taka, która nawet przyjęła ten krzyż i chce go nosić, ale mówi w ten sposób, że no nie, no musimy kalkulować. No to się musi w jakiś sposób opłacać. Nie możemy być ludźmi, którzy tam tak całkowicie za tym Bogiem idą, bo musimy kalkulować, ile na tym stracimy. No cóż, trzeba powiedzieć wszystko, że jeśli na ten temat wszystko za wszystko, jeśli Chrystus daje nam zbawienie, to my musimy swoje życie złożyć nie kawałek, nie ucho czy nogę, tylko musimy złożyć całe życie swoje Chrystusowi do Jego dyspozycji, a dla nich to za wysoka cena. Ja spotykam takich ludzi, którym głoszę Ewangelię i ci ludzie na przykład mówią,
Cudowne! Chcę! No ja mówię, no to dobrze, no jak chcesz wierzyć Pana Jezusa, przyjąć Jego zbawienie, to cudowna rzecz. Ale też musisz pamiętać o tym, że jak złożysz Chrystusowi swoje życie, to On będzie przez Słowo Boże panował w Twoim życiu, no, przez swojego Ducha. Zastanawiałem się, mówią, za dużo by się musiało zmienić w moim życiu. Za dużo Bóg ode mnie wyczekuje. I wtedy szukają takiego zboru, gdzie dają im zbawienie za ochrzczenie. Łatwe, prawda? Zbawienie za ochrzczenie. Nic nie musisz robić. Po prostu stałeś się chrześcijaninem, bo zostałeś ochrzczony. Kochani, i tu jest pewien problem. Są dwie definicje na temat pozostania chrześcijaninem. Pierwsza, w Biblii naszej, nie ma słowa chrześcijanin, w języku greckim jest to chrystianin. Chrystianinem jest każdy człowiek, który uwierzył w Chrystusa i jest w Chrystusie. Cudowne? Prawdziwe. Następna rzecz, druga definicja, niestety nieprawdziwa. Chrześcijaninem jest każdy człowiek ochrzczony. Nie jesteś w Chrystusie, ale byłeś w basenie, w wodzie, jesteś ochrzczony. I niestety jest to kłamstwo diabła. Diabeł nie boi się ludzi ochrzczonych, diabeł boi się ludzi w Chrystusie. I to jest ta poważna różnica. W związku z tym ci ludzie, którzy budują na rozumie, ciągle kalkulują i stwierdzają, że za wysoka jest cena, aby swoje życie Chrystusowi złożyć, idą swoją drogą. Nie wiem, gdzie jesteś, ale możesz się zakwalifikować do jednej z tych grup, ale jeszcze nie skończyłem, bo jest czwarta grupa. I to są ci, którzy zeszli z drogi tego świata. To są ci, którzy nie chcieli powierzchowności emocjonalnej, ale otworzyli swoje serce przed Bogiem. To są ci, którzy swoim umysłem zrozumieli, na czym polega Ewangelia i wiedzą doskonale, że nie tylko trzeba przyjąć zbawienie, ale trzeba Bogu złożyć swoje życie, bo bez tego nie ma zbawienia. Jest tylko religia. Jeśli zrobiłeś to w połowie, przyjąłeś zbawienie, ale nie złożyłeś się do swojego życia. Jeśli On nie jest Panem twojego życia, Królem, to właściwie masz tylko pół samochodu. Masz tylko pół tramwaju. Masz tylko jeden tor w twoim pociągu. Nigdzie nie możesz tym jechać. Nigdzie nie możesz funkcjonować, ponieważ to jest niestety dzieło nieskończone. Dlatego Pismo Święte w liście do Rzymian mówi, sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ale ustami wyznaje się Chrystusa, że jest Panem naszego życia, ponieważ to w Jego ręce złożyliśmy nasze życie i dlatego On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Dlatego mamy czwartą rolę i to są ludzie duchowi, którzy składając Panu swoje życie, otworzyli swoje serce i ich serce stało się nie tylko świątynią Ducha Świętego, ale rolą, którą Bóg przez Słowo Boże zasiewa swoją wolę i wykonuje. Pięknie? A dlaczego mamy tutaj 30, 60, 100? No bo jak jesteś człowiekiem, który ma problem z emocjami, nie mamy problemu z emocjami, ja wam powiem taką rzecz. Kto ma wpływ najbardziej na nasze życie? Może zacznijmy od naszego przodka Adama. Czy Adam został zwiedziony przez szatana? Nie. To Ewa była zwiedziona przez szatana, natomiast Adam został zwiedziony przez Ewę. Dlaczego? Bo ją tak bardzo kochał. Nie, mogę wam powiedzieć, że bardzo duży wpływ mają na nasze zachowania nasze dzieci, nasze żony, już powiedziałem. A więc jest to bardzo ważne. I jeśli jest taka sytuacja, ja czasami mojej żonie, dzisiaj moja żona już jest razem ze mną przez tyle lat uświęcona, ale na początku, kiedy myśmy zostali zbawieni, to zawsze było tak. Jak wykonałem wolę mojej żony, to dostałem od Boga. A jak wykonałem wolę Boga, to dostałem od mojej żony. No i w końcu musieliśmy jakoś to poukładać. Mówię, słuchaj Elano, jest ktoś w naszym życiu, kto powinien decydować o wszystkim. Myślisz, to wyszło bezkolizyjnie? Nie, wyszło tak jak w ogrodzie Eden, czyli zawsze było z tym problem, że Pismo Święte mówi, że mężczyźni chcą panować, a kobiety chcą oczywiście dominować. I to jest główna rzecz, która niestety tutaj zaistniała. Oczywiście, jak wiele wymaga z nas w nas obecności Bożego charakteru, żeby zawsze znaleźć ten właściwy kompromis i uczyłem się od najlepszego. Od Pana Jezusa, mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umywał Kościół i życie swoje za Niego oddał i ciągle się jeszcze uczę. Taką główną cechą miłości, która jest mi ciągle potrzebna, nacy się nazywa. Myślę, że wiecie, o co chodzi, tak? Cierpliwość. Tak bardzo mi tej cierpliwości potrzeba nie tylko do mojej żony, ale też do moich dzieci. Myślę, że w drugą stronę dokładnie tak samo to działa, więc kochani, jest to bardzo ważne wyzwanie.
Natomiast druga kategoria ludzi oczywiście to wydają owoc 60-krotny. To ci, którzy kombinują, kalkulują, nie spałem dwie noce, pójść do zgromadzenia czy nie pójść, co tu zrobić. Ciągle mają jakieś dylematy, wybory, które dokonują i nie zawsze wygrywa duchowa strona, tylko często wygrywa również ta strona cielesna, prawda? Czy pójść na zgromadzenie, czy zarobić w tym czasie dodatkowe pieniądze. No wiecie, ludzie mają różne dylematy, jak to rozwiązać, prawda? No i dlatego nie mogą wydać 100-krotnego plonu ze względu na to, że tak duży wpływ mają na nich albo emocje, albo właśnie to kalkulowanie, czyli taka ekonomia zysków i strat. Pismo Święte mówi, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł, więc trzeba umieć wybierać. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale Pismo Święte stawia zupełnie inaczej życie, niż by nam się wydawało, według pewnej ważności, hierarchii. Zresztą mogę, jeśli chcecie, podać wam takich 5 bardzo ważnych zasad, w jaki sposób ułożyć po Bożemu swoje życie. Chcecie? Okej. Okay. Na pierwszym miejscu jest Pan Bóg i Jego sprawy, Jego wola, Jego życie, bo bez Niego nie ma życia. Druga rzecz, oj, tu byśmy mogli zgadywać, żona. Dlatego, że żona jest to osoba, która tworzy z nami najmniejszą jednostkę, albo inaczej, najmniejszą formę wspólnoty. Nie można budować żadnej wspólnoty, a przecież żyjemy w wspólnocie nawet tego świata, że nie zbudujemy żadnej wspólnoty, jeśli nie umiemy zbudować wspólnoty małżeńskiej. Kobiety mają swoją rolę, jest o tym napisane, a mężczyźni swoją rolę, co przed chwilą cytowałem. Bądźcie dla żony tak jak Chrystus, odpowiedzialni, miłujący i znoszący różne przeciwności. Nie, nie, kobiety nie dasz rady zrozumieć, nie, nawet nie myśl o tym, ale próbuj przynajmniej, bo jeśli kochasz, to przynajmniej próbuj ją zrozumieć, ale kochać możesz ją zawsze bezgranicznie. Chwała Panu za to. Na trzecim miejscu jest rodzina, czyli dzieci. Zobaczcie, dzieci nie są przed rodziną. W dzisiejszym świecie jest wszystko odwrotnie, ale za chwilę o tym powiem. Na trzecim miejscu jest rodzina, czyli dzieci. Dzieci uczą się hierarchii, że na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, na drugim miejscu są rodzice, na trzecim miejscu dopiero są oni, a nie pompek świata, dzieci. Na czwartym miejscu jest praca. Więc kochani, to jest bardzo ważne, bo jeśli praca Bogu szkodzi i naszemu duchowemu, porzuć pracę, o co chodzi, tak? A jeśli twoja praca małżeństwu szkodzi, porzuć pracę, o co chodzi. A jeśli twoja praca rodzinie szkodzi, porzuć pracę, o co chodzi. Praca nie jest najważniejsza. I jest następna rzecz, piąta. To jest wspólnota. Wspólnota, którą my dzisiaj tutaj tworzymy. My potrzebujemy tej wspólnoty, bo wspólnota jest jak rodzina. Jak coś się dzieje, ona zawsze staje na wysokości zadania. Nie, my nie należymy do jakiegoś związku organizacyjnego, jakiegoś kościoła. Nie, my jesteśmy związkiem organicznym. My tworzymy ciało Chrystusowe. My jesteśmy rodziną, a głową tej rodziny jest Pan Jezus Chrystus. I to jest bardzo ważne, dlatego Pismo Święte mówi, nie opuszczajcie wspólnych spotkań naszych. Dlaczego? Bo my musimy budować wspólnotę, to jest trudne. W świecie jest egoizm, postaw na siebie, indywidualizm. A Biblia mówi, nie, buduj wspólnotę. Gdybyśmy umieli zbudować wspólnotę i nie pozwolili temu światu rozbić naszych wspólnot, małżeństw, a przed tym wspólnotę z Bogiem, rodzin, to efekt byłby taki, że jedno głosowanie i tych padalców nie ma przy władzy. Jedno głosowanie. Wszyscy jesteśmy wspólnotą, umawiamy się. Jedna kartka, tylko wiemy, że Churchill kiedyś powiedział, że gdyby wybory mogły coś zmienić, już dawno by ich zakazano. W świecie jest zupełnie, kochani, odwrotnie. Na pierwszym miejscu, wiemy doskonale, jest egoizm zamiast wspólnoty. Na drugim miejscu, zobaczcie, jaka sytuacja, jest praca. Bo miłość do pieniądza, niestety, ludzie oszaleli z miłości do pieniądza. Na trzecim miejscu, oczywiście, kto jest? Dzieci. Na czwartym miejscu rodzinę, a Pan Bóg jak czasu wystarczy. To sobie o Nim pomyślimy czasami, szczególnie wtedy, kiedy jest potrzebny jako pogotowie ratunkowe, kiedy się okazuje, że mamy raka, że mamy jakieś problemy, że z dziećmi jest coś nie tak, że straciliśmy pracę, to wtedy nagle dzwonimy, prawda? Jest taki
50-15, Psalm 50-15, wiersz. Wzywaj mnie w dniu niedoli, a ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Z reguły to jest taki typowy numer ratunkowy, gdzie ludzie dzwonią i Panie Boże, przecież my o Tobie nie zapomnieliśmy, przecież pamiętamy, bo się źle dzieje, zawsze pamiętamy, że Ty jesteś super pogotowiem ratunkowym, prawda? Więc kochani, nie powinniśmy w ten sposób życia układać. Dobrze, więc wróćmy teraz do podsumowania tego tematu i myślę, że dobiegniemy do końca tutaj naszej sprawy. Więc pierwsza rzecz, wiemy, po co Pan Bóg nas stworzył. Wiemy, kim jesteśmy lub kim być powinniśmy. Następna rzecz, wiemy, dokąd zdążamy. Wszyscy zdążamy do wieczności, ale nie wszyscy wiemy, gdzie ją spędzimy. A to jest bardzo ważne. Następna rzecz, jak uniknąć tego niewłaściwego wyboru i nie znaleźć się w wieczności tam, gdzie nie powinniśmy być. Pierwsza rzecz, wejrzeć w siebie. Czy może ktoś z nas powiedzieć przed Bogiem, Boże, jestem zbawiony, ponieważ jestem taki jak Ty. Dobry jak Ty, sprawiedliwy jak Ty, święty jak Ty. Macie takiego jednego? Bo Pismo Święte mówi, nie ma takiego ani jednego. To znaczy, że musimy teraz wejrzeć w siebie. No jak wejdziemy w siebie, to stwierdzamy, że jest wiele takich rzeczy, jak mówi Pismo Święte, mamy takie rzeczy, które wstydliwie ukrywamy. Człowiek, dopóki nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, to ma takie rzeczy. Czyli zdaje sobie z tego sprawę, że w jego życiu jest grzech i niestety jest grzesznym człowiekiem. Więc następny etap. Pan Jezus po to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie, żeby nas uratować od mocy grzechu. On wszedł na tę ziemię i umarł na Golgocie za nasze grzechy. To myśmy zgrzeszyli, ale on został ukarany. W związku z tym zbawienie dzisiaj nie jest rzeczą, na którą musimy zasłużyć, tak jak w systemach religijnych, które nie są organicznym tworem, lecz organizacyjnym. Tam trzeba uczynkami i takimi przewodnikami, a oni mają narzędzie zbawienia, wiecie, takie na przykład jak sakramenty i inne rzeczy. My musimy o tym wiedzieć, że to nie jest ta droga. Zbawienie jest darem łaski Bożej. Skąd to wiemy? List do Efezjan 2, rozdział 8, 9 wiersz mówi tak, albowiem łasko zbawieni jesteście i to nie z was Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Okej, wiemy już, że zbawienie jest darem łaski Bożej. Nie możemy na to zbawienie zasłużyć. No i teraz następna rzecz, bardzo ważna, bardzo ważna. Kto daje zbawienie? Gdzie mamy przyjść? Nie do konfesjonału, nie do kapłana, nie do jakiegoś człowieka, guru, przewodnika, do religii, kościoła. Gdzie mamy przyjść po zbawienie? Jezus Chrystus. On jedynie daje zbawienie. Mój proście, a będzie wam dane. A każdy, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę go precz. Prawda? Co otrzymujemy w zamian? Odpuszczenie grzechów, bo sprawiedliwi wtedy z Bogiem mamy grzechy odpuszczone i mamy pokój z Bogiem. Następna rzecz. Bóg daje nam swojego świętego ducha, na podstawie którego wiemy, że Bożymi dziećmi zostaliśmy, czyli jesteśmy. I bez bojaźni, to nie jest duch bojaźni, bo duch bojaźni to jest duch adopcji, można nas zawsze odesłać z powrotem. Natomiast to nie jest duch adopcji, to jest duch synostwa, czyli jesteśmy na zawsze już Bożymi dziećmi, a Bóg jest naszym Ojcem. I trzecia rzecz, wtedy, jeśli mamy Ducha Świętego i nową naturę, Duch Święty nas prowadzi drogą Chrystusa. Jaką drogą? Że nie będziemy się wstydzić, ponieważ Pismo Święte mówi, że każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, wstydzić się nie będzie. Jest to doskonała droga. On powiedział, jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, a więc nad czym przeznaczeniem życia. Tak, tak, nie jest Ferrari, ani Lamborghini, tylko Pan Jezus Chrystus. To jest przeznaczenie, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zbawienia, i byli zbawieni. Dlatego jest jeden pośrednik między nami a Bogiem, Jezus Chrystus, innego być nie może. Dlatego my namawiamy do tego, prosimy nawet, pojednajcie się z Bogiem, bo On Pana Jezusa, który grzechu nie uczynił, za nas grzechem On został uczyniony, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Do czego namawiamy? Złącz swoje życie z Chrystusem. To jest najważniejsza rzecz. Wspólnota będzie na następnym w stopniu ważności, ale na pierwszym jest połączenie z Chrystusem. Bo kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. No cóż, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Myślę, że jesteście tutaj w dobrym miejscu. Wzywajcie Go, bo dopóki jest blisko.
i niech imię Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. Amen. Amen.